zachować? A kwiatki gdzie? Nie spodziewam się. Minutka cisza, jak później dalej. Szanowni Państwo, przeprowadzone do wymiany propozycji finansowych wieloletniego planu inwestycyjnego zadań inwestycyjnych. Elektryczna regulacja sprawy. Paragraf pierwszy. W instytucie do przyjęcia miasta Krakowa o pilne podjęcie działań mających na celu wprowadzenie do wymiany propozycji finansowych oraz wieloletniego planu inwestycyjnego na rok 2014 i lata następnych zadań inwestycyjnych. Pierwsze, rozbudowa ulicy Kozienickiej w Krakowie, dwa, rozbudowa ulicy Bogusianka w Krakowie i trzy, rozbudowa ulicy Wolskiego w Krakowie. Paragraf drugi, Rada podejmuje zmiany uchwały w związku z uchwałą mieszkańców wskazującą na konieczność pilnej realizacji mieszkańców. Panie Przewodniczący, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Pan Przewodniczący. Chciałem zapytać, żeby to było jest znaczy, są pisma mieszkańców mówiące o tym, że na wierzchach ulicy już od wielu lat ma być przebudowywana. Jest ona jakby sobie w programach CIPIT-u, które nie dały się do tego czasu jakby wejść w życie. Problem jest taki, że prowadzenie jakiejś nawierzchni asfaltowej naprawdę nic nie da, szczególnie na odcinku tym od kolejnego Krynickiego do ulicy Konfederackiej, tam w pole z ulicą, jest naprawdę, wymaga całkowicie wraz, jakby to powiedzieć, budową nowej podbudowy, czyli nowego, nowej nawierzchni, zobaczymy, podbudowie całej pod nawierzchnię. Ponadto są pisma mieszkańców, szczególnie osób starszych, że na terenie, gdzie jest spółdzielnia mieszkaniowa na komandosów, tam są takie bezpieczne przejścia obniżone dla pieszych, bo... Co Pan wspomniał, że komandosów z Bałuckiego? Z Bałuckiego, to muszę sobie powiedziałem. Bałuckiego, no wróciłem komandosów. Są tam pisma mówiące o tym, że przechodzi, no to bezpiecznie, ale nie ma zamierzonych kradzieżników, są osoby niepełnosprawne, tak, i to bez zasadania. Nie remont, nie rozbudowa, a przebudowa. Rozbudowę to właśnie poszerzyć, założyć. Ale w tym momencie też, jeżeli to pójdzie, jak ja to powiem, znaczy na komisji też, bo trzy słowa jest przebudowa czy rozbudowa. Na pewno tam wycofuje się w takim samym temu. No, te są nowe normy mówiące o szerokości chodników i te wszystkie, także mi się wydaje, że te parametry się zmienią. U nas to jest to ulica, po której odbywa się komunikacja miejska. Tam bardzo dużo było wniosków mieszkańców, że przejeżdżające autobusy powodują drgania istniejących budynków. No i dlatego też wniosek, który był pana radnego Lewandowskiego. Z odcinkiem od mostu Dębińskiego do Dębińskiego. Ale jeżeli chodzi o ulicę Pana Dębińskiego, środków dzielnicowych w tym roku przeznaczyliśmy środki na wykonanie chodnika, czyli kontynuacja chodnika od kapliczki do ulicy Kronowickiej i prawdopodobnie będzie też zrobiony drugostronny chodnik do tam jest spółdzielnia lekarska, medycyna, coś tego typu, tam było zrobić w momencie, że... Przybarskiej. To bo to jest Badanickiego, I to ma być, to są myśmy wymienione, ja tak prawdopodobnie cały ten odcinek w tym roku nie zrobiony i była także ze strony CIT-u, że w ramach, jeżeli nam środków braknie, że CIT dołączy w ramach własnych środków. Myślę, że po okresie takim tegorocznej zimy, gdzie prawdopodobnie się wydaje, że na zimową utrzymanie dużo mniej wydano pieniędzy, może się zajmą środki, że ten odcinek, który my realizowali w ramach dzielnicy, czyli Dębicki, aż do jakby powiedzieć, do Konopickiej, gdzie nam przechodzą te osoby niepełnosprawne, a ponadto sam rynek Dębicki wraz z tą ulicą stanie się jakąś wizytą do dzielnicy czystej Dębicki. No jest to już w tej chwili pozostało, że na rynku Dębicki pozostała tylko jedna jeszcze strona samego wnętrza, czyli gdzie istnieje plac, bo jako dzielnica w pracy możemy nie robić, bo jednak są umowy na wynajem, gdzie to... Proszę.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze w tej sprawie? Nie ma chętnych, zatem potem pod głosowaniem ten projekt uchwały. Kto jest pan radny za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, 17, 18, 20.